I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Cześć kochani, mam nadzieję, że stęskniliście się bardzo za takimi moimi artystycznymi, szalonymi makijażami. Ja muszę się przyznać, że bardzo za tym tęskniłam, a miałam świetną okazję do tego, żeby dzisiaj zaszaleć, ponieważ do współpracy zaprosiła mnie drogeria internetowa eZebra, pytając: Karolina, czy chciałabyś może wykonać makijaż o tematyce teatr piękne? Od razu miałam jakąś wizję w swoich, tutaj przed swoimi oczami i chciałam wykonać coś bardzo glamour i mam nadzieję, że mi się to udało. A słuchajcie, wybrałam kosmetyki z tego całego wielkiego asortymentu dostępnego na stronie, które wydaje mi się, że każdy z Was może mieć w swojej kosmetyczce, więc to dosyć taki fajny, ciekawy challenge. Ale zanim obejrzycie cały tutorial tego makijażu, muszę Wam wspomnieć o tym, dlaczego w ogóle teatr piękne. Jest to temat promocji, wielkich promocji, bo aż do minus 70%, więc warto szybciutko kliknąć w opis i w stronę internetową eZebra, wszystko Wam tam ładnie podam, ponieważ te promocje są do 15 września, więc szybciutko, ale chociaż może najpierw zobaczcie cały tutorial, a później udanych zakupów Wam życzę. To oglądajcie dalej. Ponieważ będzie to makijaż artystyczny, potrzebuję dobrego tła i dlatego użyję podkładu, który znam bardzo dobrze. Jest to podkład L'Oreal Trumatch numer 2N oraz korektora Maybelline. Jest to super kryjący, fajny korektor, który też rozświetla dodatkowo, więc on wyląduje pod oczami. To zaczynamy. Korektor Instant Anti-Age. Ten kolor jest cudownie żółty i idealnie tuszuje moje zasinienie. Nakładam odrobinę odcień Nude 02 i zobaczcie, co się stało. Nie ma! Nakładam go również na powiekę. I aby dodatkowo rozświetlić okolice pod okiem, używam tego jaśniejszego odcienia, czyli 01 Light. I okolice pod oczami od razu utrwalam pudrem HEAN. Jest to A Lightening Secret Eye Powder, czyli dedykowany właśnie tej okolicy. Później przypudruję całą twarz, no i przejdziemy do modelowania. No to teraz czas na modelaż i mam tutaj całą paletę Highlight to the Moon Makeup Revolution. Tak wygląda ta paleta, ma tutaj wielkie lusterko. No i mamy tutaj kilka bronzerów. Ja myślę, że podziałam nimi wszystkimi, bo będę sobie dobierać i stopniować właśnie ten modelaż, aby naprawdę rysy były bardzo, bardzo ostre. Zacznę od tego najjaśniejszego. I tak jakby ocieplę nim twarz. Teraz ten drugi. I zaszalejmy. Najmocniejsze. Ale nim tylko delikatnie jeszcze pogłębię tutaj modelowanie, żeby mocno zarysować kości policzkowe. Róż i już. Tutaj w tej palecie różu nie ma, ale mam tutaj paletę, takie trio, gdzie jest bronzer, oświetlacz i róż. I ten róż jest połyskujący, a to bardzo lubię. On się pięknie mieni na takie różowe złoto. Teraz robię coś nietypowego, ponieważ ten róż nakładam również w tym miejscu. W tej palecie jest również przepiękny rozświetlacz, który daje taki szampański kolor. I nałożę go bardzo dużo na twarz, trochę na czoło, na centralną część twarzy, no i bardzo dużo tutaj na dekolt. No teraz to już śmiało można powiedzieć, że moja twarz jest gotowa do
przejście dalej do rysunków bardziej precyzyjnych. Coś już tam mam w głowie, jakiś zarys, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Co potrzebuję? Potrzebuję eyelinera i to bardzo precyzyjnego, więc tutaj będę pracować pędzelkami pewnie przeróżnej szerokości, długości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wybrałam eyeliner Maybelline. Jest to eyeliner czarny, żelowy, w słoiczku. Chyba wszyscy już go dobrze znamy. Wykorzystam również pędzelek, który był w zestawie, w takim oto pudełeczku. Mam tutaj również paletę. Paleta Make Up Revolution, paletę Holo. I tutaj mamy bardzo ładne kolory. I chyba wykorzystam większość z nich, no może poza tym niebieskim. I mam jeszcze pomadki, może z pomadek skorzystam. Coś tutaj będę jeszcze, jakiegoś błysku potrzebować. Mam 3 pigmenty Make Up Revolution, 2 brokaty, 1 pigment taki bardzo ładnie mieniący się, opalizujący, więc też pewnie je jakoś tutaj wykorzystam. To co, zaczynamy od rysunku. Teraz najlepiej puszczę sobie muzyczkę. Będę malować. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark.
powiedzmy, że ta część wymagająca skupienia jest już gotowa. Pozostały mi jeszcze rzęsy i wytuszuję je tuszem Volume Million Lashes L'Oreal. Nakleję też sztuczne rzęsy, są to Fox Mink od Ardell. Przykleję je od dołu na klej również Ardell. Pomaluję później usta i tak myślę, że na ten klej do rzęs przykleiłabym jeszcze jakieś jety. Coś tutaj jeszcze później ozdobimy, ale to się okaże, jak już będą gotowe usta. Ale najpierw rzęs. Najpierw dopasowuję rzęsy. Już wiem, że będę musiała je skrócić. O mniej więcej tyle. No i teraz już powinny być idealne. A tak sobie stwierdziłam, że te odcięte kawałeczki dokleję jeszcze na dolną powiekę w kąciku zewnętrznym. Od razu lepiej. No i super, taki akcent często robi robotę. Usta. Usta matowe w takim głębokim kolorze, żeby pasowało tutaj do reszty. Wybrałam Maybelline New York Superstay Matte Ink i jest to odcień numer Lover 15. Tak coś tutaj sobie myślę, żeby trochę brokatu dołożyć. Nie wiem, jak ten będzie wyglądać, ale bym tutaj coś dała. Aha, spróbujmy. Jest to sypki brokat Make Up Revolution Hall of Fame. O tak, to jest to. To jest to, czego mi brakowało tutaj. No to teraz mi się zachciało tego brokatu jeszcze tutaj. I na szczęście mam klej do brokatu, również Make Up Revolution Glitter Glue. Teraz jakiś mały pędzelek. No i tutaj trzeba go gdzieś umieścić. Dobrze, to pomyślmy jeszcze nad cekinkami. Dorysowałam tutaj jeszcze taką małą wstęgę, bo czegoś tu mi brakowało, więc użyłam tej samej techniki co wcześniej. I teraz myślę, że jeszcze takim ostatecznym krokiem będą cekiny. Cekiny takie do paznokci, czarne, opalizujące. Przykleiłabym je tam, gdzie jest właśnie ciemno. Tak po prostu, żeby było bardziej w 3D. No i przyklejam je na klej Ardell. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie. I gotowa stylizacja prezentuje się tak. Mam nadzieję, że Wam się taki szalony makijaż podoba, który był nieco improwizowany, ale wiecie, czasem fajna jest taka odskocznia od codzienności z takim szaleństwem. Każdy powinien chociaż spróbować sobie coś takiego wykonać, jakiś makijaż artystyczny, coś szalonego, bo to niesamowicie rozwija kreatywność. No i naprawdę to jest świetna zabawa. To tyle z mojej strony. Ja Wam jeszcze raz przypominam o promocjach do 15 września. Bardzo duże promocje na eZebra. I wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod spodem. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, zerkajcie tam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.